Witam i prezentuję tutaj grupę Ekstra Gołębi linii wyżymaczy. Jak wiadomo, Ryszard specjalizuje się w sprzedaży szybkich, bardzo szybkich gołębi. Niemniej jednak w tej chwili Poczta Polska zablokowała wysyłkę gołębi. Wobec powyższego te zamówione gołąbki przejdą do osobnego gołębniczka i tam będą oczekiwać na możliwość wysyłki. Tutaj będzie przedpłata w wysokości 50%. Cykl przygotowywania gołębi młodych polega na wychowaniu przez rodziców. 16-dniowe młode otrzymują gniane miseczki do gniazd, by naśladując rodziców uczyły się jeść. Następnie schodzą na ziemię do tak zwanego żłobka, gdzie mają wspólny karmik i pojnik i również tam rodzice jeszcze je dokarmiają. Trzecim etapem jest bądź to wysyłka, bądź teraz w tym przypadku przejście do osobnego gołębniczka i czas oczekiwania na wysyłkę. Co należy zrobić? W tym okresie będę je szczepił, dbał o zdrowie. Być może wylot będą miały otwarte, by cały czas ta muskulatura była dobra, czyli raz dziennie oblot. Te gołębie i tak przejdą do hodowli, czyli do rozpłodu hodowcy kupią, ponieważ one już na loty się nie nadają, bo jest zbyt późno. Tak więc tutaj już indywidualnie będę konsultować z tymi hodowcami. Spójrzmy, jak te gołąbki wyglądają. Tu grupka wyżymaczy, która miała być wysłana lada dzień dla pana Zbigniewa. Dodam tylko, że wyżymacze wywodzą się z linii Alojza Stickelbauta, Jana Ardena, z dodatkiem linii Jansen. Moja najlepsza aktualnie samiczka, Ela Wyżymaczka, którą Ekstra przygotowuje na lot z Ostendy 850 km. W tą niedzielę jeszcze będzie uczestniczyć w locie z dwusetki. Będzie to już jej 9 lot treningowy, czyli 7 lotów konkursowych plus 2 treningi z kabiny. I ta samiczka będzie miała 10 dni odpoczynku, by wystartować w locie z Ostendy. Lot koronny dla wyżymaczy, dla gołębi z charakterem, a dodam, że protoplastami tej samiczki są zarówno jak Jantelen, jak Fulgoni, jak Arden z najlepszych Ardenów od Jana Dewerta. Tak więc to jest creme de la creme, dlatego ten gołąb również na tych lotach 200-400 wygrywa, ponieważ to jest gołąb uniwersalny i takich gołębi hodowcy poszukują, a gdy przyjdzie lot z 800, to szczególnie wykaże swoją wyższość, ponieważ tam w grę wchodzi wytrzymałość. No, tak więc ta grupka uroczych wyżymaczy, a tu jest klasa, jedzie do pana Zbyszka, ale dopiero w momencie, gdy Poczta Polska uruchomi tą, ale tutaj jest cudo. Te gołębie mają 22 dni, czyli one jeszcze powinny przejść do żłobka w tej chwili, bo ja wziąłem je z gniazd, a dopiero do osobnego gołębniczka. No, ale ty tam się nie dobijaj tak, chłopak. Tak nie wolno się dobijać. No, dobra. I tutaj mamy jeszcze jednego wyżymacza. To wszystko z gołębika wyżymaczy, także nie patrzmy na tą barwę, bo to nie ma tak za wiele wspólnego. Również tam niebieskie, cudowne wyżymacze są. Więc spójrzmy z bliska na tą kadrę. Za chwilę w następnym klipie pokażę, przybliżę wyżymaczkę i żniewiarza. Żniewiarz będzie Badwilder startował. Czyli tutaj ile kosztują gołębie. Te młódki nie są drogie, aczkolwiek to są Ardeny, Stickelbauty, 200 zł sztuka. Natomiast ile kosztuje parka przelotowanych dorosłych, które wygrywają loty? 25 tysięcy dolarów. Ktoś mi zarzucił, że dostałem udaru w słonecznym gołębniku. A ja się spytam, a ile wasze dzieci kosztują? No więc odpowiedź chyba sama się nasuwa. Jak można sprzedać tanio gołąbka, który wraca cały czas do ciebie i ma radość z widoku ciebie, mówię o Eli Wyżymarce, bo ona ląduje do właściciela, jak i Piotrek Żniwiarz, który ląduje do Eli przecież, to jest jego partnerka. To więc ile te gołąbki mają kosztować? Czapkę śliwek? Nie. Na zachodzie już to dawno, ceny poszły w góry, w Polskę mają, w cieniu trzymają, no poprzez rusyfikację, germanizację, poili narodowi, że jest, no, że ma być na kolanach. To nie jest prawda.
parka, która zwycięża, kosztuje 25 tysięcy dolarów. Powodzenia, Ryszard Tosnowiec, Słoneczny Gołębnik, Polska. Gołębnik przeznaczony dla młodych adeptów, którzy będą rozesłane po kraju dla czołowych hodowców, z uwagi na to, że Poczta Polska wstrzymała wysyłkę gołębi. Wobec powyższego w tym gołębniczku będą przebywać, aklimatyzować się, czekać na moment możliwości wysyłki. Tak więc warunki są bardzo dobre tutaj w tym gołębniku. Świeża woda, przestronne siedzenia fachowo urządzone, pojemność na około 100 sztuk, no i umożliwione wyjście na zewnątrz poprzez mini wolierkę, zapoznawanie się z terenem. Tak więc na pewno tutaj będą miały dobrze. Okres będzie szczepień ochronnych, by w pełnej jakości zostać rozesłanym do najlepszych hodowców w kraju.